Dzień dobry Państwu. Zacznę tak, jak napisała jedna pani na Facebooku, która jest tutaj obecna i pozwoliła mi się zacytować. Och, nareszcie. Bardzo przyjemnie nam dzisiaj Państwa gościć w Galerii Muzeum Stanisława Staszica. Nie działaliśmy tak naprawdę prawie 2 lata z różnych powodów. Część to była pandemia, a część to była taka przyjemny powód niedziałania. Dwie modernizacje budynku i wystawy. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj bardzo miło mi powitać pana Marka Przybyła, który jest autorem... Tak, można być brawo, można nawet... Który jest autorem dzisiejszej wystawy. Umawialiśmy się na tą wystawę właśnie prawie cały przez ten czas, kiedy nie działaliśmy, więc tym bardziej z wielką przyjemnością dzisiaj możemy pana gościć i mam nadzieję, że dzięki tej wystawie nasza galeria też będzie i wznawia działalność na bardzo wysokim poziomie. Także dziękujemy bardzo. Teraz oddaję głos panu Wojtkowi Beszterdzie. Dziękuję bardzo. Bardzo miło mi państwa gościć. Ponownie po tak długiej przerwie w Galerii Muzeum Staszica, w ogóle w całym budynku. Witam wszystkich przyjaciół sztuki, przyjaciół artystów, a przede wszystkim pana profesora Marka Przybyła, który przybył na nas z Poznania. Ten pokaz kameralny bardzo, który możemy tutaj, który będziemy mogli za chwilę zobaczyć, to są prace z ostatnich 3 lat pana profesora. Układają się na 4, a może nawet 5 cykli malarskich, są migawki, sceny, mijanki i strzępy. Więcej nas z pewnością powie o tym autor, ale może to przytoczę króciutkie zdanie pana profesora Marciniaka, które znajdziecie państwo w tym katalogu, który można się częstować. Otóż pan profesor Marciniak pisze: malarstwo Marka Przybyła jest bogate w sensie plastycznym i tematycznym. Moim zdaniem najważniejszym tematem dla Przybyła jest fenomen i tajemnica życia. Można powiedzieć, że on ciągle pracuje nad malarską definicją życia. Jak chodzi, może mi się uda w paru słowach streścić, co już Wojtek też w pewnym sensie zaczął. Tytuł rzeczywiście wystawy, tak sobie to obmyśliłem, to są migawki, sceny, mijanki, strzępy. Ta sala, w której tutaj jesteśmy, głównie są te obrazy, tam jeszcze są motywy ukraińskie, a o tym zaraz powiem, z tymi strzępami i z czego się to wzięło. Więc tutaj w tej sali są obrazy, można powiedzieć, tak rzecz biorąc ogólnie, bardziej pogodne, bardziej też traktujące o tym, czym jest malarstwo, to znaczy jak, skąd ono się bierze i jakie są, jaka jest konstytucja obrazu, właściwie tak można by powiedzieć. To znaczy jak ono powstaje, gdzie się zaczyna i gdzie w pewnym sensie jak się kończy proces malowania. Więc te mijanki, które tutaj widzimy głównie w tych małych, migawki. Jeszcze raz, a ja chcę tylko powiedzieć, jeszcze raz bardzo dziękuję za taką liczną publikę i jest mi bardzo, bardzo miło. Kontemplacji malarstwa, a bardziej spragnionych. Zapraszamy na lampkę wina. Praktycznie albo teoretycznie, ale nie będzie to